Polska na szczęście jest dosyć komfortowa sytuacja, jeżeli chodzi o zadłużenie dolarowe, to jest to niewielka ilość spółek, tym niemniej te, które mają duży dług dolarowy, no jest to na pewno niekorzystna informacja. No tutaj się generalnie ścierają dwa takie trendy, tak, istotne. Z jednej strony umocnienie dolara powoduje presję na ceny surowców, co jest niekorzystne dla spółek surowcowych, ale z drugiej strony inwestorzy oczekują poprawy koniunktury w przyszłym roku, a to z kolei podwyższa ceny surowców. Także tutaj, jeżeli chodzi o to, jak to będzie rzeczywiście wyglądało, tutaj to jest nie do końca pewne. Na pewno dobrze wygląda miedź i ropa naftowa po decyzji OPEC, a na przykład zdecydowanie gorzej złoto czy srebro, które jest pod presją właśnie głównie z uwagi na to, co się dzieje na dolarze. Także tutaj trzeba rozróżnić to, jak się dzieje na poszczególnych surowcach, nie jest to jednorodne. Na pewno to może w dużym stopniu oddziaływać na spółki, które mają, importują w dolarze, czyli głównie z Chin. To podraża po prostu ten import. Tutaj mowa o spółkach odzieżowych. Nie jest to nowość dla akcjonariuszy tych spółek, ponieważ już od dłuższego czasu dolar de facto się umacnia i to powoduje presję na marże ze strony tych spółek, no bo muszą więcej płacić w złotówkach za import w dolarach. Z kolei ta informacja jest korzystna dla spółek, które eksportują w dolarach. Nie jest ich dużo na polskiej giełdzie, ale można znaleźć takie spółki. Są to spółki, które działają na rynku w Stanach Zjednoczonych, czyli baza kosztowa jest w Polsce, pracownicy są w Polsce, a produkt czy usługa w szczególności jest eksportowana na rynek amerykański. No i tutaj umocnienie dolara jest oczywiście korzystne z tej perspektywy, ponieważ przychody i zyski tej spółki będą rosły z uwagi na to, że złoty będzie słabszy do dolara.